Dlaczego tęcza jest kolorowa? Patrzymy na tęczę, podziwiamy ją, najczęściej wiemy, w jaki sposób powstaje, na przykład z mojego materiału sprzed 100 lat, no, który, którego jakość jest średnia, trzeba będzie taki jeszcze raz stworzyć, ale dlaczego nie, nie zastanawiamy się po prostu, dlaczego ona jest kolorowa? A odpowiedź jest bardzo prosta i wynika wprost z tego, w jaki sposób Powstaje. Oczywiście powstawanie tęczy to proces rozszczepienia światła słonecznego w kropli, w kropelkach, milionach, miliardach kropelek wody. A ponieważ światło białe składa się z wielu kolorów, po rozproszeniu dochodzi do takiego efektu, że widzimy wiele kolorów. Coś, co możemy zaobserwować, czy mogliśmy na przykład na lekcjach fizyki, przynajmniej powinniśmy czyli rozproszenie się światła białego przez pryzmat. Co możemy też zaobserwować na przykład w domu, co obserwujemy na przykład promienie słoneczne, troszkę wody, jakiś spryskiwacz, spryskujemy i pokazuje nam się tęcza. To wszystko właśnie wprost wynika z tego, że to rozszczepienie tego światła bujałego powoduje, że widzimy wiele kolorów. To światło zostaje po prostu podzielone na te wszystkie kolory, z jakich w rzeczywistości to światło białe się składa. Ponieważ światło białe, które widzimy nie rozszczepione, to one ono w rzeczywistości jest składową wielu tych kolorów, a ta maleńka kropelka wody, a raczej te miliardy kropelek wody po prostu powodują, że widzimy wszystkie te kolory. A jakie kolory ma w ogóle tęcza? To sobie jeszcze raz przypomnijmy: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, Granatowy oraz fioletowy. Po prostu światło białe, kiedy napotka na swojej drodze kropelkę, w czasie przechodzenia przez tą kropelkę, światło białe rozkłada się na widmo wielobarwne. Każda kropla odbija to światło w taki sam sposób, więc do nas docierają fale o różnych długościach, i my widzimy to rozproszone światło. To właśnie dlatego, że jest to światło odbijane, rozpraszane w ten sam sposób i odbijane pod różnymi kątami te fale różnie się rozchodzą, to właśnie dlatego możemy zaobserwować właśnie to zjawisko tęczy i właśnie dlatego tęcza jest kolorowa. Ponieważ światło białe po rozproszeniu jest kolorowe, ma wiele tych widm światła. I taka prosta odpowiedź. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Nie chcę, żeby to zakończenie było dłuższe od materiału, więc doskonale wiecie co zrobić. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.